Powiedz nam, jak wyglądają Wasze przygotowania do Mistrzostw Europy? Jak się przygotowujecie? Mieliście grać turniej w Koszalinie tutaj. Niestety turniej został odwołany, więc zagracie dwie gry wewnętrzne. Jednak to nie to samo, co starcie z silnym rywalem. No dokładnie, na to zgrupowanie był zaplanowany turniej w Koszalinie. No niestety został odwołany ze względu na sytuację na świecie, ale no, trenujemy ciężko, mamy zaplanowane dwa mecze kontrolne między sobą. Myślę, że no, jest to dla nas dość nowa sytuacja, ponieważ zawsze przed mistrzostwami dużymi były zorganizowane mecze kontrolne, lecz no, myślę, że nie tylko my jesteśmy w takiej sytuacji, więc musimy się do tego dostosować i trenować ciężko, żeby być gotowym na mistrzostwa. A jeśli chodzi już o same mistrzostwa, jaki jest Wasz plan, jakie są cele na ten turniej? No na pewno, jak zawsze, chcemy dać siebie wszystko, no to jest dla nas taki priorytet. Na pewno każda chciałaby się pokazać z dobrej strony, dla niektórych to będzie pierwsza impreza taka duża, więc myślę, że każda z nas jest bardzo mocno zmotywowana. Na pewno chciałybyśmy oczywiście wygrać każdy mecz grupowy, na początek wyjść z grupy. No i oczywiście chciałybyśmy zajść jak najdalej, a jak to się potoczy, zobaczymy. A jeśli chodzi o Waszą grupę, jak oceniasz rywalki i kto będzie najsilniejszym rywalem? No na Mistrzostwach Europy nie spotkamy słabych rywali. Nie da się ukryć, że jest to bardzo silna impreza. Myślę, że każdy rywal jest bardzo mocny. Musimy na początku skupić się na pierwszym meczu, czyli na Norweszkach. No nie ukrywamy, że jest to, na pewno wszyscy o tym wiedzą, że jest to światowej klasy przeciwnik, więc będziemy się na pewno mocno przygotowywać do tego meczu, dlatego najpierw skupiamy się na Norweszkach, a potem będziemy przygotowywać się do kolejnych rywali.